Witam Państwa, Radosław Botew, Forum Podróżnika, odcinek 4. A jestem na tarasie jednej z kawiarni w Mardinie, na wschodzie Turcji. Przede mną rozciąga się widok na równiny Mezopotamii. Tak, właśnie Mezopotamii, ponieważ rzeki Eufrat i Tygrys rozpoczynają swój bieg właśnie w Turcji. A Mardin leży na skraju, na rubieżach właściwie Mezopotamii. Tutaj, gdzie kończy się równina, w starożytności bardzo żyzna, dzisiaj trochę bardziej wypalona słońcem, ale tu się kończy równina Mezopotamii, a zaczynają się już góry Anatolii. Tutaj mamy pierwsze wzgórza i na górze znajduje się cytadela w strategicznym miejscu, no bo tutaj krzyżowały się szlaki, a to z Mezopotamii, a to dalej na wschód. Tutaj z jednej strony były rubieże królestw do rzeczy Eufratu i Tygrysu, z drugiej strony kończyło się Cesarstwo Rzymskie. Na ulica Mardinu i pierwsze konaki, czyli rezydencje bogatszych mieszkańców, czasami urzędników, a dzisiaj to są po prostu hotele. I w jednym takim konaku właśnie się zatrzymałem. Dara Konak. Zaraz Państwu pokażę. Tutaj w wąskich uliczkach Starego Miasta. I zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Mamy podwórze. Na górze jest taras chyba też dla nas dostępny. Zaraz się przejdę, zobaczę. Na razie wnętrze. Recepcja. Chyba tędy. Tak kiedyś budowano takie grube mury, dzięki czemu nie jest tutaj gorąco. Chyba upał dzisiaj, nie tylko dzisiaj, w ogóle latem nieznośny. Tu jest 40 stopni w cieniu. Więc idziemy na górę, zobaczymy. Tak wygląda mój hotel. Tuż pod głównym meczetem Starego Miasta i pod cytadelą. Ciekawe widoki. Jeszcze wyżej możemy wejść. Tak to wygląda. Mam tylko taką cerę tutaj. Tam malutkie okienko na górze. Bardzo ciasna łazienka.
ale jest. No, tak to wygląda. Jeszcze rzut oka na główny plac Starego Miasta w Mardinie. W ogóle miasto podzielone jest na dwie części, na Stary Mardin, czyli na starówkę, na której w tej chwili jesteśmy, i na nowoczesne miasto, które znajduje się w dole, nieco niżej, na podnóżu wzgórza. O właśnie, to jest ten główny plac, u góry wspomniana wcześniej Cytadela, obowiązkowy pomnik Atatürka. I już zaraz idziemy zobaczyć to, co nas najbardziej interesuje, czyli kręte, wąskie uliczki tej starówki. No właśnie, tutaj zaczyna się starówka. Przejdziemy się, pospacerujemy. Wąskie uliczki i grube mury powodują, że nie jest tutaj tak gorąco. Staje się bazar. Jak to na Bliskim Wschodzie. Totalny miszmasz, a to żywność, a tutaj żywność za mną, a to jakieś artykuły gospodarstwa domowego. A to znowu pamiątki dla turystów, rękodzieło, no proszę bardzo. Ale co robić? I chińska tandeta jakaś pewnie. Czyli krótko mówiąc, wszystko tutaj jest. Jeszcze meczet z XIV wieku. No i tak wygląda meczet, pierwszy, na który się natknęliśmy w Mardinie. Tutaj mamy prawdziwą studnię do ablucji, a nie takie tylko kraniki, jak w poprzednim odcinku w Podgoricy. Piękny minarecik. Dziedziniec jeszcze jednego meczetu. Idziemy zobaczyć. Ach, to jest ten główny meczet. No tak.
co tu chodzi, to ja nie wiem. No dobrze. No, to jestem w Midiacie, hotel Nechos. Teraz Państwu pokażę. Pokoik niczego sobie, jak widzimy. Tutaj jakiś safe mamy. Co tu jest jeszcze? Nie rozejrzałem. Tu nic więcej, safe mamy tylko. Łazienka jest, proszę bardzo. Wszystko dobrze. I teraz Państwu pokażę sam hotel. Jesteśmy w kolejnym konaku, proszę Państwa. Tam na dole jest restauracja. Tu się rozejrzymy. Tutaj też można sobie posiedzieć. I tam jest jeszcze taras u góry. W porównaniu z innymi hotelami, które tutaj w Turcji rezerwowałem, to nie jest tutaj może tanio, bo to jest 40 euro za noc, ale bez przesady też z drugiej strony. Można sobie czasami pozwolić, zwłaszcza, że hotel rzeczywiście niczego sobie. Tak sobie chodzę po tym Midiacie, największy upał, nie ma prawie nikogo na ulicy, jest to spora odmiana, jest zupełnie inaczej niż wczoraj w Mardinie, gdzie jednak było pewno ludzi, a tutaj to tylko sporadycznie na kogoś trafiam. Nie rozumiem po turecku, no niestety przykro mi. Tutaj sobie pójdziemy. Nie, te dzieciaki coś ode mnie chciały, ale nic tego nie rozumiem. Idziemy dalej. Midyat wydaje się dużo bardziej autentyczny niż Mardin, bo tam jednak było dużo nowoczesnych budynków, które szpeciły nam starówkę, a tutaj same stare budyneczki. Jest na tyle gorąco, że mi się sprzęt przegrzewa. Chyba trzeba będzie jeszcze wieczorem przyjść jeszcze raz. Tu się taki komunikat pojawił w smartfonie, że mi wyłącza kamerę, bo jest za gorąco. No i spróbuję jeszcze trochę pofilmować, a jak się nie uda, to wieczorem jeszcze raz wyjdę. Pokażę więcej. No tam jest chyba jakiś kościółek. Zaraz się przejdziemy, zobaczymy. Tam jest ten kościółek, kawałek dalej. Że idziemy. Mam nadzieję, że sprzęt wytrzyma.
jest zamknięte tutaj. Nie ma dalej przejścia. To szukamy dalej. To jest prawdziwy labirynt uliczek. Próbuję się cały czas dostać do tego kościoła, który tam widzieliśmy w oddali. Tego wieży widzieliśmy właściwie. Ale tu jest znowu ślepa uliczka. Więc idę szukać dalej. No tak, to z moich obserwacji wynika, że ten kościółek to powinien być gdzieś tutaj, zaraz za tym murem. Aczkolwiek to jest wszystko pozamykane na cztery spusty, więc chyba do środka nie wejdziemy. A szkoda, bo zawsze lubię oglądać te bliskowschodnie kościółki. Zwłaszcza tutaj w Turcji to jest bardzo ciekawe, bo obecnie większość kraju, jakieś 98%, czy ile tam, to są muzułmanie. A jeszcze do I wojny światowej to była, w tej części kraju, była spora diaspora chrześcijańska. Tylko potem doszło do ludobójstwa Ormian, również Asyryjczyków, więc teraz tutaj chrześcijanie to rzadkość, więc tym ciekawsze byłoby zobaczenie tutejszego kościółka. No nic, jeszcze pójdę, poszukam, ale myślę, że będzie zamknięte. A to ty mi tu, kogucie, popsułeś ścieżkę dźwiękową. No. Teraz już mamy pewność, że zamknięte. Dobrze, na razie damy sobie chyba spokój z filmowaniem. To jest tak gorąco wśród tych kamieni, że nie tylko sprzęt wysiada, ale i język mi się plącze. Więc za dużo tutaj nie naopowiadam. Spróbujemy jeszcze wieczorem wyjść, bo tam widziałem w oddali jakiś klasztor czy coś takiego. Także jeszcze tam się spróbujemy przejść. Może tam się uda dostać, ale to pod wieczór, bo teraz jest zdecydowanie za gorąco. Tam w oddali chyba ten klasztor widać, tylko tutaj niestety latarnie nam trochę przeszkadzają, żebyśmy mogli to zobaczyć dokładnie. Nie wiem, czy to będzie widać. I tam postaram się dojść za chwilę. Ale najpierw skorzystamy z okazji, przyjrzyjmy się, jak tu wygląda wieś poza miastem, bo tu jest Midiat. Się kończy Midiat i dalej są pola. I to jest w czasie tej podróży chyba ostatnia okazja, żeby się temu przyjrzeć, bo potem też tylko miasta będą. Zmienia nas jakiś samochód. Co my tutaj mamy? Jakieś rojrzysko w ogóle, nie wiadomo co tu jest. I tu też jakieś mocno przygniętowe krzaczki. Co oni tu uprawiają? Ach, to są winogrona po prostu. Takie dziwne. To są winogrona tam. Nie wiem, czy to widać, ale są winogrona. No dobra. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy ten klasztor będzie dostępny do zwiedzania. Pierwsza brama otwarta. Ale tam dalej chyba już nie. No zaraz zobaczymy. No niestety brama zamknięta, więc do środka nie wejdziemy, ale tu jest jakiś park. Sobie zobaczymy. A klasztor to niestety tylko z zewnątrz, tylko to co widzieliśmy przed chwilą. Niestety nie mogę Państwu pokazać od wewnątrz zabytków chrześcijańskich tutaj z Midiatu. No i tu jest ten park, to jest część klasztoru, to jakiś plac zabaw. Tam jakaś restauracja jest. Niby za bramą jest, ale tutaj trwa właśnie sesja zdjęciowa. I na pewno jest tutaj przyjemnie, trzeba powiedzieć. No jest restauracja tutaj.
chyba, że kupimy sobie coś do picia po prostu. Trzeba się trochę ochłodzić, bo niby już jest wieczór, a nadal tak samo upalnie. Ja się tutaj powtarzam, jeżeli chodzi o ten upał, ale naprawdę mi to cały czas po prostu tutaj doskwiera, więc dlatego o tym mówię. No nic, na razie się żegnam, a jutro jedziemy do Urfy, czyli wracamy tak jakby na zachód, bo od Mardinu jechaliśmy do Mdiato na wschód, a teraz musimy wrócić do Mardinu i jeszcze jechać kawałek dalej do miejscowości Urfa albo Shanli Urfa, jak to się teraz tutaj współcześnie nazywa. Tak więc widzimy się jutro w Urfie. Jesteśmy w Urfie, czy też Shanli Urfie, hotel Guven, około 20 euro za noc i szybki przegląd pokoju, a za chwilę wychodzimy na miasto, bo mamy tutaj dużo do oglądania. Proszę bardzo, pokoik, telewizja, łazienka, prysznic, proszę bardzo, wszystko jest. Główna atrakcja Urfy, czyli meczet Halila Ar-Rahmana. Tutaj za mną pokazuje. O właśnie tutaj, ten meczet Halila Ar-Rahmana nad tą sadzawką. Pierwotnie był to kościół wczesnochrześcijański, który powstał tutaj w VI wieku bodajże. A potem po nadejściu islamu na te tereny w IX stuleciu został przekształcony w meczet. Dzisiaj jest tu zresztą cały kompleks. Jest tu kilka innych meczetów i park naokoło, stąd tylu ludzi tutaj przychodzi. Jest to po prostu miejsce odpoczynku. No tutaj rybki sobie pływają. Nie wiem, czy to widać. Tutaj można je karmić. Jeszcze zobaczymy sobie ten meczet. Akurat trwają jakieś modły muzułmańskie, więc może zajrzymy tylko tutaj przez okno i będziemy wchodzić do środka i przeszkadzać. Muszę przyznać, że tutaj mi się nawet podoba. Tak. Jest przyjemnie. Cień, woda, kurz. Tak trzyma. Dobrze. Przejdziemy się po tym kompleksie, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. O, proszę bardzo, tutaj kolejny meczet. Mevlid i Halil. Zobaczymy. Meczet wygląda w środku. Meczet klimatyzowany, dlatego jak widzieliśmy, niektórzy tutaj po prostu odpoczywają, śpią sobie w chłodzie. O, to wygląda na to, że to jest meczet dla kobiet, o ile dobrze czytam tutaj to, co jest napisane.
i będziemy tam oczywiście chodzić. Ogólnie jest tutaj po prostu park. O, a tu jeszcze jedna sadzawka. Ale to już tak bardziej w parku. Nigdy nie rozumiem, jak to można łączyć świątynię z rozrywką, tak jak tutaj. Albo wypoczynkiem. Jak to można spać w świątyni, tak jak tam widzieliśmy przez chwilę w tym meczecie, tym drugim. No ale cóż, to trzeba już pytać chyba samych muzułmanów. Cytadela. Idziemy na górę. Widok ze wzgórza. Na miasto. Ciekawe mnie, co to tam w oddali widać. Może przybliżę Państwu. Wygląda na jakieś jaskinie. Może stanowisko archeologiczne jakieś, to podejdziemy sobie bliżej. Później. Ten gmach tutaj to jest muzeum. Tam może pójdziemy jutro. No a dzisiaj czeka nas jeszcze cytadela. Na szczęście jest trochę chłodniej. Śmieję się, że wczoraj w Midiacie było około 45 stopni. Tak mi pokazuje tutaj telefon. A dzisiaj w Urfie jest 38, więc całkiem chłodno. Ale prawda jest taka, że tu jest chłodnie, bo jest otwarta przestrzeń i jest dużo zieleni tutaj na tym wzgórzu. Więc to dlatego. Tutaj na tym wzgórzu znalazłem jeszcze turecki cmentarz. Rzucimy okiem. Jest jeszcze widok na miasto. Z jednym z meczetów, które widzieliśmy wcześniej. Zaraz Państwu pokażę. Niestety dowiedziałem się, że ta twierdza, którą tutaj jeszcze widać z tyłu, jest zamknięta, więc jak zwykle nie mamy szczęścia. A szkoda, bo jest to bardzo stare miejsce. Tutaj twierdza istniała już w starożytności, a ostatnio urzędowali tutaj krzyżowcy. No bo tędy wiedzie droga lądowa do Jerozolimy przez Syrię. Tutaj są na tej trasie są różnego rodzaju zamki krzyżowców. Jest taki między innymi taki słynny zamek w Syrii. I tutaj również, tak jak mówiłem, krzyżowcy urzędowali, więc myśmy sobie poglądali, a tak to jak tutaj nie mamy szczęścia. I tylko tyle co z zewnątrz, to z zewnątrz. No nic. Idziemy dalej tam jeszcze do tych jaskiń, które widzieliśmy z góry. Zobaczymy, co to jest tak naprawdę. Nie pomyliłem się. To jest rzeczywiście stanowisko archeologiczne, a mianowicie rzymska nekropola. Grobowiec skalny. Jeszcze
można do środka wejść. Zobaczymy, co tam jest tutaj w tych jaskiniach, których tu jest pełno. Zaraz zobaczymy. No tak, to grobowiec po prostu. Z oddali to wyglądało trochę jak skalne miasto, takie podobne do tych w Gruzji troszeczkę. Niemniej jest to nekropola, jak się okazuje. Tutaj nawet jakieś rzeźby się zachowały. To oryginał jest? Nie wygląda. A nie, kopia. Myślałem, oryginały to sobie zobaczymy może jutro w muzeum. Ja się uda tam z kamerą wejść. Zobaczmy, co jest tutaj. Grobowiec. YouTube. Göbekli Tepe, najstarsza osada ludzkości, albo jedna z najstarszych, bo o ile dobrze pamiętam, to jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, za najstarszą osadę uchodziło Çatalhöyük, nieco dalej na zachód, również w Turcji. Tutaj widzimy płaskorzeźby wyobrażające zwierzęta. Tutaj, tam dalej, o. Prawdopodobnie było to miejsce kultu. Te kamienie mają, proszę Państwa, jakieś 12 tysięcy lat. To jest sam początek neolitu. Kiedy klimat ocieplił się po ustąpieniu epoki lodowcowej, ludzkość zaczęła na tych terenach po raz pierwszy uprawiać zboża. Przypominam, że jesteśmy tutaj w obrębie żyznego półksiężyca. I jednocześnie z tego powodu zaczęto również budować pierwsze osady. Takie jak właśnie ta tutaj, Göbekli Tepe. To jest oczywiście współczesna nazwa turecka. Patrzymy na miejsce samego początku rewolucji neolitycznej. Zawsze lubię patrzeć na krajobraz wokół takich miejsc. No bo o ile oczywiście sama szata roślinna tu się zmieniała przez tysiąclecia, no bo tutaj w pewnym momencie historii nawet lasy rosły, to jednak jeżeli chodzi o samą rzeźbę terenu, samo ukształtowanie, no to patrzymy dokładnie na to samo, na co patrzyli nasi przodkowie 12 tysięcy lat temu. Muzeum archeologiczne w Urfie. Tutaj mamy za mną makietę Göbekli Tepe, czyli tego miejsca, w którym byliśmy. I w ogóle to jest ciekawe uzupełnienie wizyty w tamtym miejscu. Nie mogę Państwa tutaj niestety tak dokładnie oprowadzać, ale pokażę kilka zdjęć.
bardzo dobrze przygotowana ekspozycja pozwala odbyć podróż przez różne epoki, od paleolitu aż po czasy rzymskie. Naprawdę polecam. Rzadko kiedy jakieś muzeum archeologiczne aż tak bardzo mi się podoba. Po Turcji najlepiej jeździć autobusami. Bilety możemy kupić chodzą na stacji, albo tak jak ja przez internet. Akurat kupowałem na stronie Busboot albo Busbat, nie wiem jak to się czyta. To jest taka strona, gdzie można kupić bilety w wielu krajach świata. Jest to dosyć wygodne, bo dostajemy od razu wydruk. Kierowca na pokładzie ma też nasz bilet. Wiemy, o której godzinie wyjeżdżamy, więc jest to wygodne. Nie jest to reklama sponsora, proś Boże, bo tutaj nikt nie sponsoruje tej relacji. Natomiast informuję, że tak kupowałem bilety i jest to wygodne. A ja teraz czekam na autobus z Urfy do Diyarbakiru i widzimy się na miejscu. No i jest nasz autobus i Sparta Petrol Tourism. Zgadza się. Jesteśmy w Diyarbakirze. Miasto wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a stara część tego miasta otoczona jest takimi właśnie warownymi murami, które widać za mną. No i jak na razie, poza tymi murami, niewiele ciekawego tutaj widzę. Może bardziej w głębi starówki, bo tutaj z tej strony to tylko jakieś ruiny. No nic, prawie ruiny. No nic, zaraz przejdziemy, zobaczymy. Może znajdziemy coś ciekawszego w środku. Same ruiny jakieś. Tutaj nawet trochę ładniej. Ale mimo wszystko dosyć przygnębiające wrażenie to robi. Conoscere mia cara, conoscere la carnazione mia cara, conosci ad amore mia cara, conosci ad amore. Esche mno to za no malamen, esche mno to za no canamen, ancak pomayo za no malamen, ancak pomayo za no canamen. Dobrze, Ulu Jami, główny meczet, wchodzimy. To już jakby trochę lepiej. Dziedziniec głównego meczetu w Diyarbakirze. Ablucja. Wreszcie coś ciekawego tutaj. Wśród tych ruin chyba jakieś modły właśnie trwają. Nie wiem, co nam się uda zobaczyć w środku, ale spróbujemy wejść. Yardımcı tedbirin alındığını görüyoruz. Evet, yardımcı da yaşıyoruz. Yardımcı da elhamdülillah 1400
wygląda na to, że część osób się modli, a część sobie w tym czasie odpoczywa. Więc spokojnie można wejść w czasie modlitwy do środka. A tutaj na zewnątrz nie jest to może wszystko zbyt ładne, ale przynajmniej jest zadbane, bo chyba dochodzimy do jakiejś głównej ulicy. Jesteśmy przy głównym placu w Diyarbakirze. Dokładnie rzecz ujmując, w starej części Diyarbakiru. W tak zwanej starówce, no można powiedzieć starówka oczywiście. To jest chyba reprezentacyjna ulica. Dolina Tygrysu. Tutaj rzeczywiście widzimy, że jesteśmy w Mezopotamii. Tygrys płynie tam dalej. Kawałek widać rzeki. Tam przy tym moście jest rzeka Tygrys. Jest tylko tyle widać stąd. Ale przede wszystkim przykuwają wzrok te zielone pola. Tak bardzo kontrastujące z suchym krajobrazem tej części Turcji. Bardzo przy samych murach Diyarbakiru. No dobrze, udało mi się wejść na mury. No to jeszcze pokażę Państwu nieco lepsze ujęcie rzeki Tygrys. Tam daleko płynie. I od tysiącleci nawadnia pola Mezopotamii. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Diyarbakirem i jedziemy w dalszą podróż po Turcji. Adıyaman. Jedynym powodem, dla którego jestem w tym mieście, jest to, że muszę wypożyczyć samochód, żeby się dostać na górę Nemrut. Oczywiście są inne sposoby. Można wynająć, wziąć udział w wycieczce zorganizowanej. Tylko problem jest taki, że te wycieczki to zwykle są albo o wschodzie, albo o zachodzie słońca, co nie zupełnie mi odpowiada, więc pozostaje wypożyczenie samochodu i jazda na własną rękę na górę Nemrut. Rzymski most, który tutaj znalazłem po drodze. W bardzo dobrym stanie. Tak to wygląda. No to ruszamy dalej. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Za chwilę podejdziemy pod górę, pod samo stanowisko archeologiczne. Niestety bardzo wieje. Pokażę Państwu obraz.
obrazki, a potem jak wrócę, to parę słów powiem. Dobrze, to jestem już z powrotem w hotelu w Andiamanie. Tam na górze Nemrut to oczywiście wiało tak bardzo, że nie było możliwości nagrywania czegokolwiek, żadnej wypowiedzi, no bo wiatr to po prostu zagłusza. A chciałem powiedzieć, że to król Antioch albo Antiochus, starożytny władca tutaj lokalnego państewka Komagena na tych terenach, wymyślił sobie swego czasu, że jest równy Bogom. I stworzył właśnie takie miejsce, gdzie stoją monumentalne rzeźby samego Antiocha, jak też i niektórych bogów. No i to miejsce właśnie oglądałem. Na pewno opłacało się tam jechać samodzielnie, nie z wycieczką, dlatego że, tak jak mówiłem, wycieczki są albo o wschodzie słońca albo o zachodzie słońca, co niekoniecznie jest dobre, bo wtedy są największe tłumy turystów po pierwsze, a po drugie jest zwyczajnie zimno. Nawet teraz, jak tutaj jest, w Turcji jest upał jakieś 38 stopni, to tam na górze było chłodnawo miejscami z powodu tego wiatru, no i wysokości oczywiście. Więc wyobrażam sobie, że o wschodzie słońca to tam w ogóle się nie da się wytrzymać. Trzeba się ubierać jakoś ciepło albo nie wiem co. Ale w swetrze wchodzić w Turcji to też tak trochę głupio. Więc warto jest jechać samodzielnie. Nawet odżałować te, płaciłem tam chyba 200 zł plus koszt benzyny, tam żeby tam dojechać. Po drodze jest też kilka innych ciekawych miejsc, między innymi właśnie ten most rzymski, który widzieliśmy. Ale też jest kilka innych miejsc. No i tyle. No. I dlatego polecam ten sposób wyjazdu. Teraz, jak byłem, no to była jakaś wycieczka rzeczywiście, ale to turecka wycieczka była, więc chyba takie wycieczki nie są dostępne do zagranicznych turystów, żeby były w ciągu dnia. No ale może się też zdarzyć, że będą Państwo w ten sposób zupełnie sami. Będzie góra tylko dla Państwa. W tym odcinku zwiedzaliśmy nieoczywistą Turcję. Turcję z dala od kurortów na wybrzeżu. Daleko we wschodniej części kraju. Bo w kurortach, albo nawet i tutaj, w Adanie, mają Państwo duże szanse spotkania innych turystów. A tam, gdzie podróżowaliśmy, niczego takiego nie było. Mieliśmy wiele miejsc, właściwie tylko dla siebie. A myślę, że warto eksplorować także i tamte rejony kraju. I to chciałem Państwu pokazać w tym odcinku. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Forum Podróżnika.